Cześć, to Ernest. Na całym świecie pojawia się coraz więcej plakatów z sekretną wiadomością od Fortnite. Kilka nowych takich plakatów odnaleziono w San Francisco. Przedstawiają one klasyczne logo Fortnite ze złotym odciskiem. Numer telefonu za to jest inny od tego, który był na plakatach w Brazylii. Po zadzwonieniu tam można usłyszeć takie oto nagranie. Agency recruitment drive is a go. Happy hunting, agent. Agent, oil rig operation confirmed. Tutaj taka mała ciekawostka. Wiele anglojęzycznych graczy dało znać, że głos tej agentki jest bardzo podobny do głosu Penny, postaci z Ratowania Świata. Tutaj rodzi się potencjał na połączenie światów Fortnite Battle Royale i RS. A wracając to, nabór do agencji? O co tutaj może chodzić? Już wam mówię. Osoba mówiąca na tym nagraniu to jeden z członków agencji, który potwierdził rozpoczęcie rekrutacji nowych agentów. Tymi agentami jesteśmy my, gracze. Na oficjalnym Discordzie Fortnite jest bardzo fajna ciekawostka. Uruchomiono tam bota o nazwie Agencja. Ten bot rozdaje losowym osobom rangę o zamazanej nazwie. Każdy, kto zostanie wylosowany, otrzymuje wiadomość: zostałeś aktywowany. Myślę, że ta malutka ciekawostka na oficjalnym serwerze Fortnite potwierdza, że my, gracze, też jesteśmy agentami, którzy badają teren na nowej wyspie. Operacja Oil Rig może oznaczać cokolwiek. To może być tylko kryptonim, taka nazwa kodowa, która nie ma zbyt wiele związanego z samą operacją. Jeśli jednak to nie jest mylna nazwa, to tematyka szybów wiertniczych i wydobywania ropy kojarzy mi się tylko z paskudną przystanią. Ale nie tylko moje skojarzenia kierują mnie na to miejsce. Na nagraniu telefonu w tle można wyraźnie usłyszeć odgłosy Ewy. Agent, oil rig operation confirmed. Te ptasie śpiewy najczęściej można usłyszeć właśnie na takich wybrzeżach. Niestety, teorie na temat tego eventu powstają na podstawie bardzo małej ilości dowodów. To, co teraz wam przekazałem, to tylko przypuszczenia, ale myślę, że solidne. Dodam jeszcze, to też tylko taka moja mała myśl, że operacja Oil Rig może być powiązana ze znajdywaniem złota na mapie. Jak już mówiłem, to może być mylna nazwa i tak naprawdę chodzi o coś innego. Ale tematycznie znajdowanie i wydobywanie pasuje i do kopalni złota, i do wydobywania ropy. Gdzie to złoto może być? Przede wszystkim w domku na środku wyspy. Poza tym może jeszcze w skarbcu? Kto wie? Na drugą część tego filmiku zostawiłem kilka bardzo fajnych ciekawostek. Na oficjalnym Twitterze Fortnite, na Twitchu i wielu innych platformach okładka Fortnite przedstawia postacie Billa numer 8 i jego wersję Alter. Na te postacie nałożono złoty odcisk dłoni. Jeśli to jest złoty odcisk do tego Midasa, który posiada Oro, to już wiemy, skąd się wziął złoty styl do tej postaci. Możliwe, że został dotknięty. I stąd to złoto. Albo sam sobie przygotował taki strój. Złoty odcisk może być logiem agencji. To by oznaczało, że Billa numer 8 do niej dołączył. Nie sądzę, aby ten odcisk należał do tej postaci. Na jego odcisku dłoni byłoby widać wzorek, który jest na spodzie jego rękawiczek. Poza tym warte uwagi jest to, że na filmowym zwiastunie tego sezonu jest scena, na której agenci Ego zmierzają do domku na środku wyspy. Czy to wam nie wygląda na złotą motorówkę? Niektórzy z was mogą powiedzieć, że to po prostu odbicie światła, ale moim zdaniem ta motorówka jest zbyt złota, aby to było tylko odbicie. W świetle tego, co zaczyna się dziać na wyspie, to nie może być przypadek. FNBR Unreleased na swoim Twitterze udostępnił nagranie z powtórki, na którym widać malowanie Oro na motorówce. Wygląda ona niemalże identycznie jak na zwiastunie tego sezonu. To nam zdradza, że Oro w pewnym momencie dotknął motorówki i dlatego stała się złota. Co do samego skina Oro, to dalej uważam, że wejdzie do sklepu dzień przed lub po starcie sezonu, aby nahypować złotą tematykę. Na koniec jeszcze jedna mała ciekawostka. W plikach gry już od bardzo dawna skrywają się różne rodzaje klasycznej parasolki, które do dzisiaj nie są do odblokowania. Jedna z tych ukrytych parasolek jest ze złota. Wydaje mi się, że w drugim sezonie będzie do odblokowania złota parasolka za wygraną, ale pewnie będzie miała więcej diamentów i wzorków. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boksie bojowym.